Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, ile kosztować może stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jest bowiem kilka składowych. Przede wszystkim koszty sądowe, które różne są w każdej diecezji. Ich koszt waha się od 1000 do 1500 zł. Kolejnym kosztem jest biegły sądowy, który pochłonie około 350 zł. Przygotowanie skargi powodowej wraz z weryfikacją materiału dowodowego, ustaleniem podstaw prawnych i właściwości miejscowej to w naszej kancelarii około 1000 zł. Wszystko zależy od ilości pracy, dlatego stawki te mogą być mniejsze bądź większe. Jako adwokat kościelny jestem w stanie również prowadzić sprawę przed sądem kościelnym, ale te stawki są zawsze indywidualnie ustalane z naszymi klientami. Wiele zależy nie tylko od poziomu skomplikowania danej konkretnej sprawy, ale także od lokalizacji diecezji, ilości świadków, ilości materiału dowodowego. Jednym słowem, od zakresu pracy, jaki ma być zlecony adwokatowi kościelnemu.